Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym tygodniu w GTA. Od razu, kiedy na start wchodzę tutaj, żeby zaparkować swojego opresora, widzę, jak tutaj niektórzy NPC-ci nieźle parkują swoje pojazdy i... Ale w sumie z drugiej strony, czy to ma znaczenie? Ogólnie tak, kolejny tydzień, już tak na wstępie wam powiem, czy jest dobry, to zależy od waszego punktu widzenia. Nie jest tragiczny ogólnie i oraz u góry mamy właśnie już ciekawą informację. Możemy zdobyć oczywiście ekskluzywną odzież przy zakupie tych pojazdów. No, oczywiście do tego sobie przejdziemy oraz pokażę wam, jak wygląda ta koszulka. W sumie może na samym początku zaczniemy może od internetu. Jakie mamy zniżki? Myślę, że chyba zauważycie, że mamy kontynuację, jeżeli chodzi o tydzień z marką. Mianowicie teraz mamy tydzień benefaktora. Widzimy, mamy LM87 do zakupu. Tu mamy, widzimy, mamy, to jest chyba shafter V12. Bardzo tani swoją drogą, ale na zniżce jest, no. I to chyba tyle z tego, co pamiętam. Nie, jeszcze jeden tutaj jest w kategorii, chyba będzie w dwudrzwiowych, tylko... O, bum, jednego zobaczyłem, drugiego nie zobaczyłem, mianowicie SM722 też jest. No tutaj, żeby zdobyć akurat koszuleczkę benefaktora. Powiem drogą, jeżeli ktoś się zastanawia, czym jest nawiązanie, co znaczy ten benefaktor oraz czym jest nawiązaniem, no to benefaktor nawiązuje sobie do marki Mercedesa Benza. No i tam oczywiście pośrednik z Mercedesem, no ale głównie do Mercedesa, no jakby to nawiązuje. Czyli samochodów marki niemieckiej, luksusowych samochodów, chociaż z drugiej strony tutaj myślę, że w GTA to nie wiem, czy można nazwać, kurde, luksusem takiego terobajta, który też jest z tej marki. Ogólnie to tak, terobajt jest na zniżce, cały terobajt oraz jego wszystkie tutaj rzeczy, jeżeli byście chcieli sobie kupić, ozdoby, z drony, warsztat broni, to wszystko jest na zniżce i w zasadzie teraz w tym momencie tutaj będziecie widzieli samą cenę terobajta, która, nie wiem, wyświetli się gdzieś nad nim i tutaj ile każde z tych rzeczy tutaj konkretnie kosztuje. No ja, jak widzicie, no tak nie mam. A terobajt akurat jest dosyć ważnym pojazdem, żebyście mieli. Co prawda, żebyśmy mieli dostęp do terobajta i powiedzmy do niego, żebyście mogli w ogóle go kupić, pierw musicie sobie zakupić jakąkolwiek lokalizację klubu nocnego. Najtańszy jest tutaj do zakupu. Ja akurat wybrałem sobie ten tutaj, ze względu na to, że tu mam bardzo wiele budynków, więc mam bardzo blisko koło siebie. Jednakże według społeczności, z tego co pamiętam, to ten tutaj w zachodnim Winewood jest określany jako najlepsza lokalizacja. Wydaje mi się, że to tyle. Jeżeli chodzi o zniżki na resztę pojazdów, znajdują się one wszystkie u Simeona. Dosłownie mamy tu wszystkie plus jeden dodatek. Czyli mamy tutaj, jak widzimy, benefaktora Stingera GT. Tutaj mamy Shaftera V12, którego możemy sobie kupić na stronie. Znowu tu mamy XLS, mamy Shaftera LB i mamy Pelzer. Wszystkie pojazdy, które w sumie są na zniżce w tym tygodniu, jakie mamy do zaoferowania. No mówię, kolejny tydzień marki. Wiecie co, ja mam takie wrażenie, że mówię, tym co ja strzeliłem na początku, jak widziałem tę fotę, że kojarzy mi się te tło z Forza Horizon 5. Ja coś obstawiam, że te DLC, które wyjdzie, to będzie coś związane z wyścigami. Może, kurde, błędnie myślę, no ale zobaczymy, jak będzie pierwsza zapowiedź, czy jakkolwiek trafiłem. Ja myślę, że coś z wyścigami będzie po prostu związane. Ewentualnie pojawią nam się pojazdy z tych dwóch marek jeszcze. Nie, no zobaczymy, co będzie w następnym tygodniu. A, jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o samą nazwę benefaktor, rzekomo to ma znaczyć dobroczyńca. Rzekomo mówię, no bo tak pokazał oczywiście tłumacz Google. A jak wiadomo, no nie jest to zawsze dobre określenie. Albo czy w ogóle jest to na przykład używane, bo to też jest dobre pytanie. I dobra, teraz pokażę wam w ogóle ciekawostkę, która... Myślę, że jest dosyć dużym przeoczeniem, jeżeli chodzi o Rockstara. Mianowicie, zobaczcie, jaki tutaj jest pojazd. Pelzer znowu. Znowu Pelzer. Jak pamiętacie, to... U Simeona też mamy ten pojazd. Możemy przetestować sobie Pelzera w klubie samochodowym i u Simeona. To jest akurat przeoczenie, myślę, że przez Rockstara, że dwa razy został wprowadzony ten sam pojazd po prostu. No ale przy okazji, jak już tutaj trafiłem, to... No powiedzmy, że na pace jest Infernus Classic. Akurat niestety on nie jest marki Benefaktor, ale sam w sobie Infernus Classic... Proszę, jest tutaj. Za 915 tysięcy. Żeby go zdobyć, musimy zająć 5. miejsce 3 dni z rzędu w serii wyścigów klubu samochodowego. Wyzwanie jest proste. To muszę przyznać. No w ogóle obok nas jest ten. Woodyman swoją drogą. To jest inny akurat gościu. No i Woodyman na foto razem.
się strzelmy. Dosyć ciężko się z Moodymanem tutaj dostać. No, ale ogólnie pojazd jest taki, no, powiedzmy, że dosyć łatwo do zdobycia, no, ale te 3 dni z rzędu robią robotę, no, trzeba to przyznać. Chociaż ogólnie jeszcze w tym klubie samochodowym nie jest tak, że widzicie, na przykład ten pojazd, jak chciałbym go kupić, a nie ma takiej możliwości, bo ty też stoi w ciul tych pojazdów. I mówię, szkoda, że też ich nie można sobie zobaczyć, żeby kupić, bo tamte możemy spojrzeć, żeby zakupić, ale te inne, nie, to już nie możemy. A szkoda bardzo, że niestety one nie działają do zakupu. Fajnie byłoby sobie, mówię, podejść i zakupić. Zresztą mogłyby się pojawiać różnego rodzaju fajne fury, co nie? Mamy jeszcze oczywiście w tym tygodniu zniżkę na garaże, żebyśmy mogli gdzieś trzymać te pojazdy. Te garaże kupujemy sobie na tym Dynastii 8, tym Exclusive. W sensie, o które chodzi garaże. Mianowicie jak tutaj jest garaż, w sensie te do kupienia to są w biurze naszym. To w tym miejscu mamy do kupienia sobie garaże. I one są tam chyba 30% taniej. Ogólnie warto jest kupić, bo miejsce w biurze to są 3 piętra i z tego co ja pamiętam, te garaże to było jakieś 60 miejsc. Z tego co kojarzę. A 60 miejsc to jest całkiem sporo, trzeba to po prostu przyznać. Też trochę kosztuje. Ale ze zniżki warto skorzystać na te garaże. Dobrze, dotarliśmy też do wozu. Mianowicie też mówi, niektórzy prosili, żeby też pokazywać Gundwana, no to bardzo proszę. Ogólnie sam Gundwan jest w tym miejscu. Jakby ktoś się zastanawiał, to jest po prostu tutaj w dzisiejszym dniu. I mianowicie w furgonetce mamy karabinek wojskowy na zniżce 50%. Jednakże, jeżeli ktoś by chciał go mieć za free, to jest taka znajdźka, żeby go zrobić. Trzeba znaleźć 5 miejsc zbrodni. 5 razy wam musi się zrespić. Kiedyś u mnie był film na kanale, jak pokazywam, jak zdobyć tego Gundwana, znaczy tą broń, dosyć szybko, nie? Jak nie zapomnę, to podlinkuję wam ten film. Albo w opisie, albo będzie w tym miejscu jakiś załącznik. Ale mam nadzieję, że nie zapomnę to sobie zobaczyć, jak zdobyć to za free. Ale ogólnie on jest na 50% zniżce, więc zgaduję, że on kosztuje tak ze 180 tysięcy. No ale jak możecie mieć za freeko, że tak powiedzmy, no to też warto jest chyba o tym wspomnieć, tak mi się wydaje, że jest taka możliwość. Złodziej się zrespił. Łapać złodzieja! Kurde. Nie trafiłem. Łapać złodzieja! Jeszcze raz, łapać złodzieja. No, a to dopiero jeden. Pistolet wojskowy dostałem, torbę. Szkoda, że tego plecaka nie mam jeszcze na sobie, w zasadzie. A to dopiero dranie jeden. Chciał okraść biednego fryzjera. A fryzjer tam ledwo co zarabia. Siema mordo, słuchaj. Mam kasę. Proszę, i 20 tysięcy wpadło. 2,5 tysiąca respekta. I oczywiście pistolecik. Ale on mi akurat nie jest potrzebny, bo już dawno taki mam oczywiście. Dobra, myślę, że chyba powoli możemy przechodzić do tych najciekawszych rzeczy w tym tygodniu, czyli jak możemy na ten, w tym tygodniu sobie zarobić kasę. A więc słuchajcie, w tym tygodniu mamy 3 premie. Pierwszą z premii w zasadzie obok mnie, czyli próba Junk Energy. Junk Energy, ogólnie próba to nie jest to jakieś mega wymagająca, ogólnie, że tak powiem. Żebyście ją mogli zrobić jako początkujący gracze, mi przynajmniej się udało przy 80 kondycji dopiero ją wykonać, jak testowałem na nowym koncie, ale wiecie, to może znaczyć, że też ja po prostu nie umiem jeździć tym rowerem i dlatego, ale to jest właśnie na premii no razy 2. No ogólnie z tej próby rowerowej, tak powiedzmy, no dużo się nie zarabia. Ogólnie, żeby ją też rozpocząć, nie potrzebujecie tego roweru kupić, bo on ogólnie też możecie sobie kupić ten rower elektryczny, tylko że on kosztuje wtedy 50 tysięcy, ale go nie musicie kupić całkowicie. Możecie wykonywać te próby bez tego. I najlepsza jest taktyka na te próby, słuchajcie. Jeżeli ktoś z was nigdy tej próby nie robił, ogólnie spamcie sobie cały czas boostem. Im więcej razy będziecie spamić tym boostem, tym w zasadzie jest lepiej. Tak naprawdę cały czas nim po prostu spamcie i wtedy dacie radę na pewno wykonać tę próbę. Chyba, że nie wiem, chcecie mieć wyzwanie, to nie używajcie tego boostu i spróbujcie to przejść bez tego, ale ja coś myślę, że może być zbyt ciężko. No proszę, nawet z 10-sekundowym zapasem udało mi się to zrobić. 102 tysiące jest ze mną. Jako, że ta próba jest 7 dni, wiadomo, no bo cały tydzień, może damy radę to robić. W ogóle mam prawie zaraz level następny. 7 dni jest ta próba. No to naprawdę całkiem nie są kasy, gdzie z tego zrobić. O, budka się zrespiła. Akurat budki nie będziemy robili. Na budkę telefoniczną nie ma w tym tygodniu premii. No i mamy też oczywiście jeszcze premię razy 3 na... Dobra, z 3 rzeczami teraz skłamałem, jednak są 4. Mianowicie są tutaj w akcję, rozegraj akcję i mamy stworzone przez Rockstar. Pierwsze co, to mamy oczywiście na tryb naboje na wagę złota, chyba to będzie po prostu. Wszystkie co są naboje na diamenty.
samo na wagę złota. No tutaj kolejny takie coś jest. Ogólnie chodzi w tym trybem to, że z tego co ja pamiętam, w tym trybie chodziło właśnie o to, że mieliśmy tam, nie wiem, jeden nabój czy dwa i każdym shotem się zabijało od razu gościa. No i za shota dostawaliśmy kolejnego możliwości shota. To jest całkiem fajny tryb, nie będę mówił, że nie, w ogóle czwórka też fajne miejsce, widzę, że się toczy. Tak, to była czwórka? Ci nie chcę załadować ta ikonka. Czwórka to akurat jest w Pacyfiku standard, tego co widzę. To jest akurat dosyć fajne. Szkoda, że akurat turm na Cayo Perico nie jest na premii, a to jest bardzo duża szkoda. Otóż dlaczego? Ponieważ jeszcze w tym tygodniu, to nie wiem, czy gdzie to właśnie, w której to kategorii jest, czy to w wyścigach strzeleckich dali, czy po prostu w kategorii wyścigi. Chyba po prostu w kategorii wyścigi to będzie. No, a to też trochę może zająć, żeby odnaleźć. No i tych wyścigów jest tutaj w tej grze jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Aż w sumie też jakiś deathmatch by się też przydał. Mianowicie, bo patrzcie, jest po prostu seria wyścigów na Cayo Perico i te wyścigi są na premii razy 3. Ale w sumie deathmatchu żadnego też nie mamy. No mamy ten tryb adwersarza, no ale właśnie kurde, że na ten tryb adwersarza też nie ma premii. To akurat ubolewam. Trochę, że tak powiedzmy. A dlaczego? Ponieważ on naprawdę nieźle płaci. To jest całkiem fajna... Serio, fajny tryb to jest. Zresztą mówię, nie wiem dlaczego akurat ludzie go tak bardzo nie lubią, ale serio poważnie wam powiem, że to jest fajny tryb i nieźle się na nim zarabia, więc jeśli byłaby jeszcze na niego dodatkowo, mówię, nie premia, to warto byłoby grać. To akurat byłoby coś, co miałoby sens, żeby zagrać. Aż tak długo sobie latałem, że tu mi się chyba szkielet zrespił. Tak, dokładnie. Jak mówiłem o Cayo Perico, to zrespił się szkielet. Ogólnie wam raczej, no nic nie będzie mówił ten szkielet, ale on ma po prostu tutaj znajdźkę. Jak możecie zobaczyć, tutaj mam mapę ze sobą Cayo Perico i w ogóle też jest ubrany w ten strój Cayo Perico. O, ja za pierwszym razem już nic nie dostaję, ale on po prostu tutaj ma mapkę. I on daje nam dostęp, ten szkielet, do takiej znajdźki na Cayo Perico. Ale niestety znajdźki z Cayo Perico nie są w tym tygodniu na premii. No ale się nawiązuje, nie wiem jak to jest. Akurat gra randomowa mi zrespiła szkieleta. Ogólnie w tym tygodniu taką najlepszą ze wszystkich premii znajduje się w zasadzie, tak jak mówiłem wcześniej, że terabajt jest jednym z ważniejszych rzeczy do zakupu w tym tygodniu i właśnie tutaj sobie polecę do tego terabajta, dlatego też warto jest go kupić, bo pierwsze to jest też garaż dla opresora, jak widzicie mogę go sobie tutaj schować, no i oczywiście to mogę go tuningować też przy okazji i to jest w sumie pojazd, dla którego jedynie się kupuje tego opresora, ale inną rzeczą jaka jest na premii to mianowicie znajduje się tutaj bezpośrednio w nim, akurat do samego terabajta nie będziemy przechodzić, gdyż to nie jest samouczek do terabajta, a bardziej do tylko zleceń klienta. Mianowicie te zlecenia od klienta, co tutaj są, one są generalnie na premii razy 3. Wiem, że niektórzy mogą na to spojrzeć i powiedzieć, że to jest trochę dziadostwo. Tylko nie, jak widzimy, możemy solo, bo widzimy, że tutaj potrzebuje kolejnego gracza do organizacji, by rozpocząć to wyzwanie, ale możemy 4 wykonać sobie samemu, jednakże nie wszystkie. Nie pamiętam teraz, które, ale żebyśmy mieli te wszystkie 4 do dyspozycji, musimy mieć w terabajcie kupione stanowisko dronów. Właśnie nie pamiętam, czy które konkretnie to są zlecenia, ale wiecie, jakbym tak strzelać, które to będą konkretnie, no to pewno te 2 tutaj. Ja myślę, że te 2 pierwsze pewno możemy wykonać bez, a tutaj potrzebujemy właśnie kupić te urządzenie, ale to musiałbym zobaczyć sobie, no tutaj nie wiem. Jeśli chodzi o takie fajne zlecenie, które ja bym wam tutaj polecał tak naprawdę, żeby farmić, no to byłby po prostu chyba napad w toku i pewno wizyta jubilera. Ja już od razu chcę za szybko. Ogólnie trzeba wykonać przynajmniej 5 takich zleceń, aby odblokować sobie zniżkę na terabajta. I to dosyć znaczącą, bo terabajt bez zniżki kosztuje 10 milionów, a po zniżce kosztuje 8. Kiedyś było taniej, ale zostało to podwyższone po którymś tam tygodniu. Po którymś tam tygodniu stwierdzili, że trzeba trochę podnieść cenę, bo ten pojazd jest zbyt OP. Co w sumie jest prawdą, no jest zbyt OP. Jest OP, jest bardzo dobry. O nie, co to zrobił? O, proszę, mamy profesjonalistów, no to wychodzi. Tak przynajmniej Paige stwierdziła. No i też przy okazji, kiedy mamy kopionego właśnie terabajta, dostajemy sobie hakera do napadu właśnie na kasynę, jakim jest Paige. A Paige to jest haker 9%. Jest ona naprawdę dobra. W sensie różni się tym od 10%, czyli od Avi'ego, że Avi daje 3 minuty 30 sekund bez wykrycia, a Paige daje 9, 3 minuty i 25 sekund bez wykrycia, czyli różnica między nimi
nimi dwoma, to jest 5 sekund. No i pytanie brzmi, czy te 5 sekund to jest wystarczający powód, żeby mieć do niej dostęp, niż żeby robić Aviego? To ogólnie zależy, wiecie? To zależy od wielu rzeczy, bo jeżeli robicie sobie takie rzeczy jak złoto czy obrazy, to raczej tak, chociaż na obrazy nawet słabszego wam polecam, jeżeli już ogarniacie hakowanie, no bo to jest po prostu strata waszych pieniędzy i możecie zarobić więcej. Ale jeśli chodzi o złoto, to powinien wystarczyć. Powinno wystarczyć i ogólnie powinno dać rady. Jeśli nie, no to zawsze mamy Aviego, który daje 5 sekund więcej. A Avi na pewno się przyda przy takich rzeczach jak diamenty, bo akurat przy diamentach najlepiej jest robić je we dwóch, a za tym idzie każda sekunda w skarbcu ma znaczenie, więc tam akurat Avi jest niezbędny. I tutaj no przegra z diamentami. Tak, ogólnie jak na czym polega to zlecenie? No, sami możecie zobaczyć po czasie, że... Dobra, widzę, że tam mamy chyba gościa z miniganem w teorii. Chyba już nie ma gościa z miniganem. Oberwał, że minigun mu aż wypadł z ręki. Fajna był, fajno miałeś torbę, teraz ja ją zabieram. Chyba nie dam rady uciec. O, jednak dałem radę. Ledwo, bo na szota byłem, ale dam radę uciec. Zmiany z najgorszą miejscówką, jaka byłam, ja myślę, że to zlecenie zajmie mi z jakieś 5 minut. No i proszę, złoto dostarczone, 91 tysięcy jest i nie wiem, misja tam trwała z 5 minut, 5,5. No wiadomo, że opresorem to robiłem, ale mimo wszystko, sami wiecie, nawet wam pokażę jeszcze, że trochę mamy cooldownu na tę misję. Zobaczcie, tutaj sobie wezwałem go trochę bliżej, żeby aż tak daleko nie jechać, ale ogólnie też mamy jak cooldown. Nie pamiętam jaki właśnie był, czy to było 20 minut albo 30 minut. Wiem, że jakiś to cooldown sobie był. Możemy wjechać w sumie, niech będzie w tej centrali. Zobaczcie, tutaj jak jest ten panel, raz jest jakiś, mówię tam cooldown, nie wiem ile, ale można zobaczyć. Pół godziny, o to nawet jeszcze więcej. Następny jest za 5 minut do zrobienia. A no to jakoś specjalnie dużo chyba z tych misji się no nie zarobi na godzinę. A tak o, żeby to sobie odpalić w międzyczasie, to nawet miałoby to jakikolwiek sens. No i cóż, w sumie tyle, to jest tyle jeżeli chodzi o ten tydzień. Także to byłoby na tyle i do następnego, cześć.